Dzisiejszym naszym gościem jest Franciszek Batory, brat Józefa Batorego, pseudonim Arbus, który wraz z 6 innymi członkami 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1 marca został zamordowany w mokotowskim więzieniu. Z naszym gościem rozmawia Małgorzata Janiec. Chciałabym również powiedzieć, że w tym roku, 2 września, przypada 70. rocznica powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że możemy dzisiaj gościć świadka procesu 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na początek nasz gość chciał przekazać nam wiadomość, oświadczenie, a może przesłanie. Proszę uprzejmie. Ślicznie dziękuję za powitanie. Chciałem tu Państwu powiedzieć, że wysoki to honor dla mnie otrzymać zaproszenie do Zarządu Południowego Obszaru Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Krakowie. Bo to pozwala mi wypełniać moją rolę jako świadka historii. I każdorazowa korespondencja przesyłana na mój adres do Kolbuszowej wzbudza jeszcze bardziej chęć bycia tam, gdzie się coś dzieje. A przecież w królewskim mieście Krakowie dzieją się rzeczy piękne. Szczególnie te, które dotyczą pamięci o bohaterach narodowych. Chciałbym bardzo prosić, ażeby krakowski zarząd przyjął ode mnie mały upominek. Pozwolę sobie przeczytać treść tego upominku, skromnej książki. Józef Batory, rok 1914-1951, to czasokres od narodzin do śmierci brata Józefa Batorego. A pozwoliłem sobie taką dedykację, jako jego brat, na tej książce wypisać. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Zarząd Obszaru Południowego w Krakowie. Major Józef Batory był jednym z was. Niechaj pozostaje w waszej pamięci. Brat Józefa, Franciszek Batory. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję serdecznie. To przekażemy do naszego archiwum. Dziękuję, że Pan nam to ofiarował. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam. Chciałam powitać wszystkich słuchaczy. Zapomniałam o tym. W Krakowie, w Polsce i na świecie. Słuchajcie nas. Bo to jest naprawdę historia, prawdziwa historia. Korzystając z obecności naszego gościa, zadam pierwsze pytanie, które pozwoli opowiedzieć historię pana brata, dla bardzo szerokiego grona słuchaczy. Był pan naocznym świadkiem procesu 7 żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jak na tym procesie traktowano pańskiego brata i jego kolegów? Proszę uprzejmie opowiedzieć nam tą historię. Miałem to szczęście, tak mogę powiedzieć po latach, że mogłem w tym miejscu, w Warszawie, na tym procesie
sądowym, gdzie rozprawiano się w haniebny sposób z członkami czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Być, ponieważ byłem bratem jednego z oskarżonych. Inaczej nie mógłbym tam być, bo nikogo postronnego, za wyjątkiem ścisłej rodziny, i to jeszcze limitowana ilość, nie więcej jak gdy dwie osoby z rodziny oskarżonego, sądzonego. Także byłem ja i był mój brat starszy ode mnie, a młodszy od Józefa, Stefan Batory, który wrócił szczęśliwie z Sybiru, bo tam był wywieziony. Ja bym tak powiedział, że proces czwartego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, jaki komuniści polscy zgotowali bohaterom narodowym, był od samego początku do końca, przez te dni od 5 października 1950 roku do 14 października 1950 roku, jednym ciągiem zbrodni kainowym. Przepraszam za odwołanie się do biblijnego stwierdzenia. Zbrodnia kainowa. Tak. To była zbrodnia kainowa. Tylko nie Abel i Kain występowali w niej, ale z jednej strony krzywoprzysiężny, tak bym powiedział, sąd, a z drugiej strony nie bójmy się tego powiedzieć. Rycerze nowożytnych dziejów Polski. Tak. Na proces do Warszawy przyjechałem prosto z uczelni, z Lublina. Byłem studentem pierwszego roku studiów na uniwersytecie dziś nazwanym Świętego Jana Pawła II. W skrócie KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Panie Franciszku, a czy oni pana wezwali na proces, czy były trudności, żeby na ten proces się dostać, bo jednak był to proces pokazowy, prawda? Tak. Wstęp na proces był za pomocą wysłanej wcześniej z biura chyba adwokatów broniących ich, podpisane przez sąd wojskowy w Warszawie, imienne. Każdy musiał takie coś mieć. Inaczej nie było można wejść. Więc to było zaproszenie. Pierwsza strona tego, niestety nie przechowało się to w domu rodzinnym. Ja z domu rodzinnego wyjechałem, byłem poza miejscem zamieszkania rodzinną Werynią w powiecie kolbuszowskim i gdzieś to zaproszenie zginęło. Odniosłem jej obecność 10 lat poza domem rodzinnym. Brzmiało to tak. Zaproszenie na proces przeciwko Łukaszowi Cieplińskiemu i innym. Bez określania. Oczywiście tam nie były wymienione stopnie oskarżonych czy coś. Więc to była legitymacja wejścia. Czyli potraktowano ich jak bandytów i na ten proces pokazowy zaproszono osoby, które oni uważali za stosowne zaprosić, tak? Tylko zaznaczam, każdy z oskarżonych mógł się spotkać przynajmniej wzrokowo, bo nie było możliwe spotkać się i porozmawiać.
ze swoją rodziną, ale nie więcej jak liczbie dwóch osób. I to tak było. Jak przebiegał proces? Także nawet pan Zbigniew Lazarowicz nie był na procesie swojego ojca, bo były dwie inne osoby, między innymi jego siostra Danuta. A Zbysiu nie był, co mi w Krakowie na spotkaniu nie tak dawno powiedział, że nie mógł być. Także właściwie z tych ludzi wiekowych to ja nie wiem, ile nas jest, co mogłoby świadczyć, jak ten proces wyglądał. No bo to już ludzie odeszli do wieczności. Proszę opowiedzieć o procesie, jak to przebiegało, bo to są bardzo dramatyczne historie. Jest to również świadectwo Pana jako jednego z niewielu żyjących jeszcze świadków. Proces, jak wspomniałem, odbywał się od dnia 5 października do 14 października 1950 roku. Proszę sobie wyobrazić, przecież to jest niewielka liczba dni, że tenże sąd, który dopełnił kainowej zbrodni na tych wspaniałych ludziach, oficerach Wojska Polskiego, tak się spieszył, że potrafił wysłuchać tylu świadków i tak szybko, w przyspieszonym tempie, takie ferować wyroki. Ja dzisiaj wiem, że te wyroki to nie padły na sali sądowej, proszę mi wierzyć. One padły wcześniej. A ta parodia procesu, bo to była parodia procesu, była odegrana jakby sztuka teatralna, że trzeba było, unicestwiając ludzi, ich pamięć i wszystko, co sobą reprezentowali, wykonać polecenie. I tu chciałbym powiedzieć tym wszystkim, którzy nas słuchają, o pewnym szczególe. Rozglądam się na sali sądowej, dość dużej, w jakimś trzecim rzędzie, poza moimi plecami, tak na prawo. W pewnym momencie patrzę, siedzi dwóch wysokich rangą oficerów Armii Czerwonej. Muszę powiedzieć, eleganccy panowie w galowych mundurach, ślicznie ubrani. I tak sobie myślę jako student, byłem studentem historii wtedy, jak to możliwe, że w sądzie niby polskim są przedstawiciele obcego państwa. Gdyby mieli nakrycia głów, a przecież to była sala sądowa, to bym rozpoznał formację, ale myślę, że to byli oficerowie wysokiej rangi NKWD. A więc o czym to mówi? Polski sąd, 5 lat po wojnie, sądzi polskich oficerów. Więcej, proszę Państwa, główny sędzia Aleksander Walecki, pułkownik, w stopniu pułkownika, wcześniej kończył Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa. W 1935 roku go ukończył, jak dokumentuje to pan profesor Szwagrzyk w książce pod tytułem Zbrodnie kainowe.
Jak to pomyśleć? Czy moje słowa potwierdzają, że to zbrodnia Kainowa? Skoro na tym samym wydziale prawa był mój brat, major Józef Batory. Tylko że jeszcze nie skończył tych studiów. I proszę, sędzia Aleksander Warecki, prawdziwe nazwisko Warenhaupt, sądzi swoich kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Cóż to jest? Oczywiście Aleksander Warecki wcześniej wsławił się w innej części Polski. Zasłużył się wielce. Wrocławianie mogą najwięcej powiedzieć. Oddział wrocławski doskonale o tym wie, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tam unicestwił, skazał na karę śmierci wielu innych we Wrocławiu więzionych. Tam także był więziony mój brat cioteczny we Wrocławiu. Wtedy, kiedy jeszcze Warecki był we Wrocławiu. Tylko że mój brat, podoficer Armii Polskiej przed wrześniem 1939 roku, nie zdążył stanąć przed jego obliczem, bo w śledztwie został w listopadzie 1946 roku zamęczony. Nazywał się Józef Gorzelany. Ponieważ chciałbym, żebyśmy opowiedzieli, żeby pan opowiedział sam przebieg procesu. Jak, czy znał pan kolegów brata z procesu? Czy miał pan z nimi kontakty? Czy współpracował pan? Myślę, że to naszych słuchaczy bardzo interesuje. Właśnie ta historia jednego z niewielu świadków, którzy uczestniczyli w procesie czwartego zarządu. Pułkownik Łukasz Ciepliński, prawda, dzisiaj nasz bohater. Ale chciałabym przybliżyć postać pana brata poprzez pana opowieść o tych dniach, o tych ostatnich godzinach praktycznie życia pana brata. Tak. W czasie procesu czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość sądzono 10 osób. Dwie kobiety i 8 mężczyzn. Z kobiet Zofia Michałowska, pracownica ambasady amerykańskiej w Warszawie, Janina Czarnecka, pracownica poselstwa belgijskiego w Warszawie. Z mężczyzn liczmy po kolei. Prezes czwartego zarządu Łukasz Ciepliński, wiceprezes czwartego zarządu pan Adam Lazarowicz, mój brat Józef Batory, oficer zawodowy Wojska Polskiego Franciszek Błażej, wspaniały człowiek, jakim był Mieczysław Kawalec, młody człowiek, naukowiec, asystent słynnego profesora prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Mieczysław Kawalec, a profesor nazywał się Stanisław Grabski. A brat profesora, Władysław, wspaniały minister Skarbu Państwa, który tak w II Rzeczypospolitej pracował, że markę niemiecką zastąpił polskim złotem, który był najsilniejszą walutą ówczesnej Europie. Jedźmy dalej. Karol Chmiel, prawnik z wykształcenia, łącznik
rządu polskiego w Londynie z zarządem czwartym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Polsce. Karol wie. Wreszcie Józef Rzepka, absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I wreszcie, i na całe szczęście, który otrzymał wyrok dożywotniego więzienia, Ludwik Kawalec, który z Rzeszowszczyzny pochodząc, ale tu w Krakowie pracował jako prawnik. A więc plejada wspaniałych, pięknych ludzi, 8 oficerów Wojska Polskiego i 2 panie, które wymieniłem. Ta 10 była sądzona. Wcześniej padło takie pytanie, no, proszę nie wierzyć, ja nie mam prawa, nie mam takiej intencji, żeby cokolwiek mówić, co nie miało miejsca w czasie trwania sądu nad czwartym zarządem. Ale jest coś w literaturze takiego, do czego się odwołuję. Dla mnie na przykład to, że ja tu dzisiaj drogą radiową chcę się kontaktować z ludźmi. Jeśli mam być świadkiem wiarygodnym, to ja nie mogę pozwolić sobie na mówienie czegoś, co nie miało miejsca. Bo są przecież stenogramy rozprawy. Żaden z oskarżonych nie mógł mieć kontaktu z rodziną. Proszę sobie wyobrazić, dość duża sala, 3 sędziów przy środkowym stole, patrząc od strony widowni, po lewej ręce oddzielne biurko prokuratora, niezwykle wybuchowego człowieka, podpułkownika Jerzego Tramera. Po prawej ręce ława oskarżonych, no i przedzieleni strażnikami. Nie mogło być kontaktu z resztą sali. Ukradkiem oskarżeni patrzyli na swoje rodziny, ale jeżeli by któryś dłużej wzrok kierował, dostał szturchańca, gdzie ma patrzeć. I uwaga, proszę patrzeć na Wysoki Sąd. Tak wyglądał proces. I ja się nie dziwię, że w roku 1992 na łamach miesięcznika Sun, wychodzącego w Przemyślu, umieścił artykuł prawnik z Rzeszowa, dając mu tytuł Wina winu, w którym jako prawnik stwierdził, że ten proces nie miał znamion właściwie prawnych procesu sądowego, bo oskarżeni nie mieli możliwości do obrony, bo oskarżeni nie mogli mówić więcej ponad to, co było objęte aktem oskarżenia i wymuszone w potwornych warunkach śledztwa. Tylko o tym inaczej nie wolno było ani się kontaktować wzrokowo, ani też mówić coś więcej. Dam taki przykład, bo najlepiej operować przykładami. Jest 2 dzień procesu. Zeznaje za barierką właśnie przewodniczący zarządu, pan pułkownik Łukasz Ciepliński.
pięknie zaczyna mówić, piękną polszczyzną. Przerywa prokurator. Pan pułkownik Czepliński nalega i prosi sędziego, żeby mu pozwolił mimo wszystko mówić. Prokurator się sprzeciwia, ale jednak nie ustąpił pan pułkownik, tylko prosi dalej i za trzecim razem zezwala sędzia Aleksander Warecki, by mówił dalej. Pięknie zaczyna mówić, co go przywiodło do tego, kim był, jakie zdobywał życiowe wykształcenie jako oficer Wojska Polskiego. Bardzo krótko. Niestety, prokurator wstaje natychmiast i krzyczy wręcz. To nie mowa, tylko krzyczy. Proszę o odebranie głosu oskarżonemu, bo oskarżony mówi nie na temat. Tak wyglądała atmosfera na procesie. My jako rodziny patrzymy na tych fizycznie bladych, bo przecież trzymanych 3 lata w strasznym więzieniu, które przebija wszystkie inne, czyli w mokotowskim więzieniu na ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Ale proszę Państwa, ci nieopaleni, bladzi, maltretowani ludzie wewnętrznie zachowywali się, proszę mi wierzyć, jak bohaterowie. To ja, będąc studentem, chłonąłem to wszystko, bo po prostu mnie to ciekawiło. Nie tylko dlatego, że wśród oskarżonych jest mój brat, ale w zachowaniu się tych ludzi wspaniałych, w ich mowie, w ich odpowiedziach krótkich, bo im długo nie pozwolono mówić. Ja Bogu dziękowałem, że ja jestem tam w tym czasie. A kiedy to porównywałem później z artykułami w Trybunie Ludu, która szkalowała ich, wyzywała od zdrajców polskich, od służalców amerykańskiego imperializmu, nie szczędząc epitetów, przykro to dzisiaj powiedzieć, niestety, robili to polscy dziennikarze. W imię czyje? Wiadomo, że to nie było w imię Polski. Taka była atmosfera. Proszę bardzo. Inny przykład z procesu, bo to uczy. Proszę sobie wyobrazić, sprytnie adwokat Mieczysława Kawalca, kiedy Mieczysław Kawalec był za barierką wzywany, prosi przewodniczego pewnego sądu, czyli Warnhaupta, o zadanie pytania Kawalcowi. A pytanie brzmi tak. Proszę mi powiedzieć, obrońca pyta, jaka była rola oskarżonego Łukasza Czeplińskiego w wykonaniu wyroków na 2 funkcjonariuszy gestapo rzeszowskiego? Bo taka okoliczność była. Ja wtedy pomyślałem, gdzie ja jestem? Czyż sprytne pytanie obrońcy, po prostu Kawalec, nie dało do myślenia sędziowi i prokuratorowi czegoś? I jak Państwo myślicie, co zrobił prokurator?
A moim zdaniem dzisiaj użyję zbłaźnił się. Wiecie Państwo, co powiedział? To nie jest objęte aktem oskarżenia. Tak. To niby działalność patriotyczna pozbawienia życia oficerów gestapo w Rzeszowie ma być oskarżeniem? Gdzie my jesteśmy? W jakim sądzie? Tak było. Inny fragment. Mój brat zeznaje. Pragnę tu powiedzieć, że kaszla. Ja wiem, że to była już choroba płuc. Bo później, co opowiem w dalszej części, dowiedziałem się powód tego kaszlu, bo mi wyjaśnił, kiedy wyszedł z więzienia pan kapitan Orr, obecny stopień to chyba podpułkownik, o świętej pamięci, Ludwik Kubik. Pytają brata tak, jak żeście to sobie myśleli działać? Jest Polska przecież ludowa i co? A co byście chcieli zrobić? A brat odpowiada krótko. Był bardzo oszczędny w słowach. Bardzo oszczędny. Krótko po oficersku. Uważaliśmy, że na drodze politycznej możemy osiągnąć porozumienia i żądać tego, już to będą słowa moje, nie wtedy to jak mówię, bo Pietrzak to pięknie wyśpiewał, Jan Pietrzak, aby Polska była Polską. I brat o tym zaczął mówić. I wiecie, co się stało? Wybuch śmiechu trzech sędziów i prokuratora. Nie mieściło im się w głowach, że można walczyć politycznie. A przecież ci ludzie już nie byli z bronią w ręku, tylko politycznie walczyli o sprawę Polski. No tak, ale musimy wziąć tutaj także pod uwagę, że po pierwsze, proces był procesem pokazowym. Tak. Żeby pokazać, że to byli bandyci, co zresztą do dzisiaj funkcjonuje. Mamy taki przykład pani posłanki, która mówi o bandytach. Mamy przykłady współczesne, gdzie wypowiedzi mówią o bandytach, pomimo że ci ludzie zostali zrehabilitowani, prawda? To w tamtym czasie, kiedy już była okupacja sowiecka, kiedy sędziami byli niejednokrotnie NKWD-ści, Sowieci, czy też sędziowie noszący tylko polskie nazwiska, którzy współpracowali z kolejnym okupantem, więc te wyroki też nie mogły być inne, prawda? Z góry ukartowany wyrok. Jeszcze pokazać, proszę, my sądzimy bandytów, patrzcie się wszyscy. Dzisiaj inaczej się walczy i też potrafi człowieka się po prostu doprowadzić do stanu krańcowego wyczerpania, potrafi się go osaczyć, tak, żeby czuł się, że nie ma prawa ruchu. Wtedy było podobnie, a rodziny były bardzo biedne, nie mogły pomóc, a wręcz przeciwnie, nosiły piętno rodzin, dzieci, matek bandytów. Dlatego proszę opowiedzieć o godnym zachowaniu członków czwartego zarządu, ale również o tym, że widzieliście Państwo, jakim metodom zostali poddani, bo widok tych ludzi bez paznokci, prawda? To są te dramatyczne momenty, o których się nie mówi, a później się dyskutuje, że on tam wysypał, coś powiedział. Nie, to nie o to chodzi. Ci ludzie byli poddani takim torturom i z godnością do końca nie powiedzieli nic. W czwartym zarządzie jest przykład człowieka, który wysypał. I to trzeba mówić, bo są różne siły wraże, które cały czas bronią tego człowieka. O zdradach trzeba mówić jasno i wyraźnie. Ja wiem, że pan to pięknie ujmie. Chciałbym do tego, co pani powiedziała, dodać dla obrazu tego sądu.
To nie był sąd z łapanki. Czwarty zarząd zrzeszenia Wolność i Niezawisłość sądzili wytrawni sędziowie i prokurator. Po studiach doskonale wiedzieli, co robią. To był na okoliczność tego zarządu dobrany skład sędziowski, który gwarantował uśmiercenie ich. Ale trzeba było pięknie zrobić niby ten proces, by udowodnić, że proces był. Powiem więcej. Ci wszyscy ludzie, Łukasz Ciepliński i pozostali 6 jego towarzyszy oficerów, 7, no bo jeszcze wchodzi w grę tak samo, który jednak przeżył. Wystarczyło płaszczyć się. Wystarczyło powiedzieć, błądziliśmy. Przepraszamy. Ale z tych ludzi wymienionych przeze mnie z imienia i nazwiska nikt się nie płaszczył i nikt nie prosił o łagodny wyrok. To byli naprawdę bohaterowie. A metody, jakie na nich stosowano, to mi objaśnił i nazwał po imieniu nie kto inny, jak właśnie podpułkownik Ludwik Kubik. Kiedy tylko po przemianach październikowych w Polsce w 1956 roku, w 1957 wyszedł z więzienia, skontaktował się ze mną i zaprosił mnie do swojego mieszkania w Krakowie. I wszystko mi opowiedział. Ale też powiedział tak: Panie Franciszku, ja przepraszam, że nie mogę Panu wszystkiego powiedzieć. A wie Pan dlaczego? A ja mówię, proszę. Bo jest Pan bratem jednego z nich. I nie chcę Panu dodawać cierpień. Tak odpowiedział. To przecież Łukasza Cieplińskiego przynoszono na przesłuchania do dyżurki więziennej na Kłodzku. Przecież połamano mu ręce i nogi. Tak. Adamowi Lazarowiczowi wybito zęby i ogłuszono. Adam Lazarowicz zeznawał też bardzo tak, tak, nie, nie. Bardzo go atakowano za wykonanie wyroku śmierci na jednego z pracowników Rzeszowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Dzisiaj ja to wiem. Więc przede wszystkim, żeby było jasne, ani Adam Lazarowicz, ani Łukasz Ciepliński, ani żaden z nich nie mógł wydawać wyroku śmierci. Przecież istniało państwo podziemne, które miało swoje sądy, swoją prokuraturę, swoją oświatę, swoje komórki ekonomiczne. Byli ludzie odpowiedni, były komórki, było wszystko. Przecież oni stwierdzili, dlaczego został wykonany ten wyrok. I to Adam Lazarowicz jako zastępca prawa Łukasza Cieplińskiego, pracujący w Rzeszowie też, był o to bardzo atakowany przez prokuratora, ale przecież tenże oficer był upominany, żeby tego nie robił. Był upominany przez konspirację polską. I co on robił po upomnieniach? Jeszcze bardziej się chwalił, że jemu to sprawia przyjemność, że tak trzeba robić, że wrogów ludu trzeba usuwać. Nie było innego wyjścia i ten oficer musiał zginąć.
Ale nie to, żeby Adam Lazarowicz zabił. Prawowity, konspiracyjne państwo podziemne i jego władze tego dokonały. Jedźmy dalej. Franciszek Błażej to był oficer najstarszy wiekiem z tego zarządu. Zawodowy oficer Wojska Polskiego. Proszę Państwa, jego tak bito, że ciało odchodziło od kości na nogach. Tortury. A brata mojego, który był absolutnie... Ja się nie dziwię, że nigdy nie dało się podać paczki dla brata w więzieniu. Bo on nie mówił, tylko cierpiał. A im nie mówił. No to co robili? I to mi powiedział i zaświadczył pan Ludwik Kubik. Wyprowadzano więc mojego brata Józefa Batorego na zewnątrz celi, szczególnie w miesiącach zimowych, polewano wodą i ta woda na nim zamarzała. Ileż to można wytrzymać w takich warunkach? Proszę. To okropne. Więcej jeszcze. Niech to słuchacze dzisiejsi wiedzą, a ci, którzy wiedzieli, niech sobie przypomną. Na majorze Rzepce, temu absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego, prawnikowi, zgotowano śmierć wbrew prawa. Bito go tak, że doprowadzono do obłędu. Na nim wyrok śmierci nie powinien być wykonany. A nie przeszkadzało temu wojskowemu sądowi stracić człowieka. On powinien nie być stracony. Tak. Drodzy Państwo, ja także spotkałem się z człowiekiem, świadkiem, który siedział w więzieniu na Nakowieckiej. Był to pan Chojnacki, z wykształcenia geodeta, spod Mielca, ale mieszkający do dziś na Mazowszu, który obserwował z trzeciego piętra łóżka, jak czwarty zarząd pojedynczo prowadzono na stracenie. Przez okno. Pan Chojnacki odwiedził mnie w Kolduszowej kilka lat temu i nawet rysował mi szkice budynków na Rakowieckiej, więzienia i drogi, ostatniej drogi po prostu skazańców do tego budynku gospodarczego. No właśnie, panie Franciszku, jak pan dowiedział się o straceniu swojego brata i także pozostałych członków czwartego zarządu? Bardzo dobrze, że o to zostałem zapytany. Władze więzienne, a później władze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nie informowały o wykonaniu wyroku. Dowiedziałem się przygodnie. Pojechałem w kwietniu, nie pamiętam już dnia. 51 roku do więzienia, by podać paczkę na Rakowiecką. Wszedłem do tego okienka, paczki już nie przyjęto. I powiedziano mi, żebym poszedł do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, do Wydziału Wykonania Kar. I poszedłem. I tam trzech oficerów, już na piętrze chyba, trzecim albo którymś,
oznajmili mi, że prezydent Bolesław Bierut z prawa własnego nie skorzystał i wyrok śmierci został wykonany. Ale musi pan powiedzieć, że nikt z tych członków nie prosił o to prawo łaski. Tak, no, tak jak powiedziałem, nikt się nie błaszczył, nikt nie prosił. Dlatego też bardzo stosowny jest wygrawerowany w Mosiądzu na tablicy popiersia mojego brata Józefa w szkole podstawowej jego imienia w miejscowości Werynia w powiecie kolbuszowskim. Taka krótka sentencja. Miłość ojczyzny silniejsza była od śmierci. W drugim dniu procesu sam Łukasz Ciepliński zorientował się, kiedy nie pozwolono mu mówić, odbierano mu głos, że oni wszyscy będą straceni. Proszę bardzo, sięgnąć na 113 stronę tej książki. Tu są jako w aneksie wybrane myśli z listu mojego brata do rodziny w Stanach Zjednoczonych, który to wydostał się z Polski drogą dyplomatyczną, z pocztą dyplomatyczną. Brat Józef w 1947 roku wysłał to. Tam, jak brat mówi, każdy z nas w okresie okupacji był przygotowany na śmierć, w każdy dzień. A teraz pisze do rodziny, nasi ludzie giną w więzieniach polskich. Przecież zemsta komunistyczna sięgała nie tylko ich, ale sięgała poza życie pozagrobowe. Jak to rozumieć? Ano, doły śmierci, nocą wykonane, nocą zasypane i zrównane, żeby nikt nie znalazł, żeby nikt nie gloryfikował ich po śmierci, żeby nie było śladów ich bytności, ich życia. Nie mówiąc o już idei, którą prezentowali. To jest wredne oblicze komunistów polskich, którzy poszli na współpracę obcym państwem, państwem wrogim od stuleci, gdy się cofniemy. Kiedyż to Rosja carska albo później sowiecka była przyjacielem Polski? Zakłamane hasła. Panie Franciszku, z życiorysu, który przeczytałam, również była informacja, że pan trafił także do więzienia. Może tutaj opowie pan tą historię. Trafiłem do więzienia i chcę powiedzieć, że nas jako dzieci uwięziono. Majątek bezpowrotnie rozgraniono. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Kolbuszowej dokonał samowolnej grabieży, bo tak to należy nazwać, i uwięzienia rodzeństwa majora Józefa Batorego. To była zemsta, że do tego czasu, czyli do dnia 26 maja 1945 roku, nie udało się schwytać brata Józefa. To był akt zemsty. No i co? Może to być ciekawe. Może to być pouczające.
Może to było coś poszerzać dla współcześnie żyjących, a szczególnie młodzieży polskiej. Kto mnie aresztował? No właśnie, kto? No właśnie. No właśnie. Aresztował mnie człowiek, który był wtyczką w ruchu ludowym, a na pewno realizował wykładnię kominterną. I kiedy nas aresztowali, siostra miała lat 14, ja miałem lat 16, a najstarsza siostra, która była jeszcze w domu rodzinnym, miała lat 30. Zwraca się wtedy ta siostra Janina Batory, 30-letnia, do tegoż pana, który dowodził całym plutonem NKWD. Plutonem? Pluton NKWD i Milicji Obywatelskiej przyszedł, ażeby zaaresztować rodzeństwo Józefa Batorego. Zwraca się siostra do tego oficera i mówi do niego tak: proszę pana, przecież pan przyjeżdżał do naszego ojca przed wojną. Faktycznie, bo był w ruchu ludowym, ale był wtyczką. A najciekawsza jest odpowiedź tego oficera. Powiedział mu to w gwarze, ponieważ nie oddałbym tej gwary z tej miejscowości tak, jak należałoby, powiem więc tak polszczyzną. Odpowiedź była krótka. Teraz nie ma swata, nie ma brata. I tak nas załadowano na furmankę i zawieziono do więzienia. Trudno, trzeba powiedzieć prawdę tym oficerem, który dowodził całym plutonem, był Władysław Osetek. Czy można takiego człowieka nazywać towarzyszem partyjnym Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, którego ojciec był prezesem i przyjacielem Wincentego Witosa? Patrzcie się, jak ludziom pozmieniało się. Ja twierdzę, że ten śmiech, o którym mówiłem na procesie, że takie, a nie inne zachowanie się prokuratury i sądu było takie, że ten śmiech po wypowiedzi mojego brata wybuchnął, dlatego że nie mieściło się im w głowie, że mogło nastąpić inne czasy. Byli święcie przekonani, że ład komunistyczny, utrzymany dzięki rosyjskim bagnetom, utrzyma się wiecznie. Ja to tak dzisiaj i wtedy jako student interpretowałem. Panie Franciszku, kim był dla pana pana brat? Ale również chciałabym zapytać pana o pana młodość, dlatego że wasze pokolenie było wychowywane w zupełnie innych wartościach, czego, co dzisiaj nam zabrano, tym młodym pokoleniem. Bo dla was ojczyzna była najważniejsza. Przykład pana, pana brata i wszystkich tych, którzy spoczywają w tych bezimiennych grobach, powinien być dla nas drogowskazem. Ale najważniejszym drogowskazem jest wychowanie, czyli ta polska polityka historyczna, która wskazuje na tą drogę do wolności, której ciągle jeszcze nie mamy. To jest najważniejsze. Dlatego ważne jest pana spojrzenie na to, co wami kierowało. Kim był dla pana pana brat?
bo to był ten kierunek, który pozwolił tym ludziom oddać swoje życie jednak za miłość do ojczyzny. Tutaj ta skromna książeczka pozostanie w tym zarządzie obszaru południowego Binu. Można wiele się dowiedzieć o środowisku rodzinnym, z którego wyszedł Józef Batory i z którego ja jako najmłodszy brat, bo braci nas było czterech, a sióstr, które dożyły wieku młodzieńczego i sędziwego, było pięć. A wszystkich dzieci Jana Batorego i Petroneli z domu Wilk mojej mamusi było nas 14 osób, gdyby wziąć pod uwagę jeszcze jedno dziecko, które zostało ochrzczone z wody tylko. A więc jaka duża gromadka. Środowisko domowe. Ojciec podoficer armii austriackiej. No bo przecież musiał służyć, bo był w Galicji, tak? Byliśmy pod zaborem austriackim. I to służył w tej armii coś około 6 lat. Matka Petronela była młodsza od ojca o 15 lat. Wychowywała tyle dzieci. Wcześniej zmarła. W wieku 49 lat w 1937 roku zmarła. Ale dom nasz odwiedzali ludzie ciekawi. Skoro takim gościem jak dwukrotny premier Polski Wincenty Witos bywał, to znaczy, że szanował tego Jana Batorego, honorowego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Gwiazd Kolbuszowej. W rodzinie byli oficerowie Wojska Polskiego, poza bratem Józefem. Na przykład Gruszka, generał późniejszy. Jego matka była Maria z domu Batory. I tenże pułkownik wojsk polskich, który pracował i w sztabie generalnym, i później w dowództwie lwowskim Wojska Polskiego, później w okresie okupacji na brytańskiej ziemi we Francji, kiedy prezydentem był Raczkiewicz, a generał Sikorski formował armię polską w części północno-zachodniej Francji. Tam się znalazł też generał Augustyn Gruszka, syn Marii z domu Batory i również Aleksandra ojca Gruszki. Proszę, tacy ludzie odwiedzali nasz dom. A więc można to powiedzieć normalnie, patriotyczna polska rodzina. Ta rodzina nasza poniosła duże ofiary. W akcji Burza ginie brat August, 26-letni młody człowiek. Można powiedzieć, mocarz, nie taki niski, takiego wzrostu jak ja, ale 1,90 m, tak jak Józef był wysoki. August zakłady czynił z kolegami i podnosił ciężary 100-kilogramowe sam z ziemi na własne plecy. Taki żołnierz zginął w akcji Burza. Brat Stefan później wywieziony został do Rosji. Aresztowany przez majora NKWD, który u nas mieszkał. Nazywał się Spaszczański,
major NKWD, mieszkał w naszym domu w czasie zatrzymania się frontu na Wisłoce i Wiśle pół roku. I on aresztował brata i wywieziono go. Szczęśliwie brat wrócił. Taka była atmosfera domu rodzinnego. Siostry także pracowały. W konspiracji pracowała siostra Zofia Ewa. Nazywała się już zamężnie Wilk. Przechowywała archiwum Armii Krajowej, które wpadło później w ręce UB. Takich atmosferze wyrastał brat. Służył w Brygadzie Podhalańskiej. W 1939 roku był podporucznikiem i dowódcą plutonu ciężkich karabinów maszynowych. Dostał się do niewoli niemieckiej, no ale ponieważ on język niemiecki znał, może łatwiej mu było zmylić coś strażników i wydostać się. A później, no to już pracował, wiadomo, wiemy gdzie i tak dalej. Panie Franciszku, czy jeszcze pan... jedno, a jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Ja często spotykam się z młodzieżą licealną, z młodzieżą techników, z młodzieżą uniwersytecką na Uniwersytecie imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie. I ilekroć mówię o tej siódemce bohaterów narodowych, członków czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to zawsze młodzieży poszerzam i mówię, że ci są wzorcem, bo oni oddali życie w najtrudniejszych warunkach, kiedy Polska została całkowicie osamotniona i zdradzona, tak trzeba powiedzieć, przez aliantów. Może Państwo się zgodzą z tym, ale ja swoimi słowami tak mówię, że czwarty zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość to jest ostatni krzyk o wolną Polskę. Nie było już innego. Piąty, stworzony dzięki zasługom Stefana Sieńki, zdrajcy czwartego zarządu, czy Stefan Sieńko był członkiem tego czwartego zarządu. Młodzież mnie pyta, proszę Państwa, co ja czuję do zdrajcy, a ja odpowiadam inaczej, bo chcę jako pedagog pobudzić samodzielne myślenie u młodzieży. I przytaczam taką rzecz. Tak Stefan Sieńko, jak oni, był żołnierzem Armii Krajowej. Tak Stefan Sieńko, jak i oni, był członkiem tego zarządu. Ale pozyskano go do niecnych celów i poszedł na współpracę. Bo piąty zarząd to była prowokacja ubecka. Tak, i nic się nie kosztuje. Trzeba jasno i wyraźnie to mówić. Tak. Tak młodzieży mówię, a i nie pozostawiam bez odpowiedzi. Chcę, żeby młodzież pytała, zachęcam do tego. I mówię wam tak, powiem wam tylko tyle. Pytacie mnie, czy ja czuję, czy pojawiają się u mnie jakieś symptomy zemsty. Przecież się Sieńko żyje, mieszka na Podkarpaciu. Odpowiadam młodzieży. Mogę wam tak powiedzieć, kim był. Ale może chcę wam także powiedzieć, jakiego wyboru dokonał Sieńko. Z tego co wiem, to brata jego zabito. I jemu postawiono, pozyskano go do niecnej współpracy i postawiono mu wybór. Albo pójdziesz na współpracę z nami, albo wiesz, co cię czeka. Nie każdy jest takim jak tamta siódemka. Wybrał życie. Zdradził. Niech młodzież myśli. Wy macie sami na to pytanie, które do mnie kierowaliście. To uważam, że to było pytanie retoryczne, na które wy sami macie sobie odpowiedzieć.
postawił. Wracając do wyroku. Wyrok został wykonany metodą katyńską. Tak. Strzałem w tył głowy. Przez ręce polskich komunistów. Tak. O tym trzeba pamiętać. To dokonali nasi bracia. Tak. I tutaj, Sander Drej osobiście, nawiązując do pana początku wypowiedzi, to była zbrodnia Kainowa. Tak. I pamiętam również, że pan bardzo dokładnie opisał cały przebieg wyprowadzania tej siódemki do rozszczelenia. Odstępy czasu. Myślę, że to trzeba cały czas przypominać. Tak. Drodzy Państwo, ci, którzy teraz nas słuchacie, z przekazu, który otrzymałem od świadków ostatnich chwil życia naszych bohaterów, o których mowa, chcę wam, a szczególnie młodzieży, powiedzieć: nie tylko nie pozwolono im na procesie mówić, o obronie nie było żadnej mowy. Adwokaci ograniczyli się do wypowiedzi takich utartych, że proszą o łagodny wymiar kar. Ale prowadząc ich na stracenie, zaklejano im usta, żeby nie mogli wykrzyknąć, na przykład niech żyje Polska, to co Sidzikówna Inka wykrzyknęła, co powiedziała. Pozbawiono ich nawet tego i zalepiono im usta i związano im ręce w tyle. Jakim trafem udało się Karolowi Chmielowi zerwać opaskę z ust, że wykrzykną słowa, które pan Chojnacki Mieczysław zanotował w pamięci i przekazał. Karol Chmiel wykrzyknął kilka razy: mordują, bo zerwał opaskę z zaklejonych ust. Tak ginęli z rąk, jak w protokołach jest zapisane, plutonu egzekucyjnego. To nie był pluton, bo wyroki na czwartym zarządzie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość wykonywał Aleksander Drej. Inne wyroki wykonywał Śmietański. Jeszcze inne, trzeci kat, który był. Tak. Nie pozwolono wykrzyknąć. Ja jestem w kontakcie ze wspaniałym człowiekiem, autorem książki, którą przecież powiedziałem. Pan profesor Szwagrzyk, jako jeden z pierwszych w książce, nazwał po imieniu prokuratorów i sędziów, wystawę piękną zrobił w Muzeum Techniki w Warszawie. Było mi przyjemnie tam ją oglądać i było mi przyjemnie podziękować panu doktorowi Jasiukowi, który był wtedy dyrektorem Muzeum Techniki w Warszawie i uprzystępił podwoje na wspaniałą wystawę pod tytułem Zbrodnie w majestacie prawa. Ale ciekawe, i bardzo muzeum... mi było też przyjemnie, bo żona właśnie pana dyrektora muzeum była moją profesor w studium nauczycielskim w Warszawie. To był wspaniały człowiek, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, kierownik Katedry Polskiej Akademii Nauk, Historii Nauki Polskiej.
Ona nam, takim młodym, wykładała wybrane zagadnienia z historii, literatury polskiej i sztuki. Nie doczekała w zdrowiu, by przyjść, kiedy przy odbiorze odznaczeń pośmiertnych miałem szczęście dziękować w imieniu tych rodzin, żeby zobaczyła, że jej trud nad kształtowaniem mojej osobowości jako młodego nauczyciela owocuje, bo ona była tak wspaniałym człowiekiem i naukowcem, że to, co mówiła, to, do czego zobowiązywała, czyniło nas ludźmi takimi, jakimi jesteśmy. Panie Franciszku, proszę jeszcze opowiedzieć, jak przebiegał proces rehabilitacyjny pana brata. Jak długo trwał? Dziękuję bardzo. Proces rehabilitacyjny był w trzech etapach, aż ja byłem tylko na jednym, na końcowym etapie. Ponieważ było wolno, to ja zaprosiłem sobie dwóch dodatkowych gości. Mój kolega z Kolbuszowy, już świętej pamięci, Stasiu Starzec, i drugi pan, żyjący do dzisiaj, czarujący człowiek, pracujący długie lata w Ministerstwie Kolei Państwowych, a później w Moskwie na placówce, można powiedzieć, dyplomatycznej w RWPG, który poznał i mentalność Rosjan, i jako dobry Polak i patriota, jako zdolny student i absolwent Politechniki Warszawskiej, później w Ministerstwie Kolei pracował. I oni ze mną razem byli poproszeni i też weszli na ten proces. Jakie mieliśmy wrażenie? Popatrzyłem na stopnie oficerów, którzy trzeci etap, za trzecim razem przesłuchiwali i ogłosili sentencję. Który to był rok? Tak. Myślę sobie, sądzili pułkownicy i prokuratorzy, a tutaj kapitan i porucznik robi rehabilitację. Czyżby nie było innych wysokich rando oficerów? Czy wszyscy są umaczani tak, że nie mogą teraz mówić co innego? Proszę mi wierzyć, taki był odruch. Ja na tym procesie reprezentowałem siebie i swoją siostrę, która mi wystawiła notarialne upoważnienie. Tę siostrę Janinę, która zmarła 3 lata temu. Byłem pytany w czasie procesu. Powiedziałem to mniej więcej, tylko krócej, bo na to nie było czasu. Wiele na ten temat wypowiedziała się i w prasie także, i na łamach właśnie materiałów IPN-owskich, właśnie pani Danuta, córka Klamery, czyli pana podpułkownika Adama Lazowicza. To nie była w pełni rekompensata, chcę powiedzieć. Owszem, dobrze, że była. Że można było po orzeczeniu, że zostali niewinnie skazani, przywrócić im godność. Ale oprawa, ale z tego, co wyczytałem, zabiegi prokuratora i stawianie tak poniżających pytań prokuratora na tej rozprawie rehabilitacyjnej, to ja nie wiem, czy to w tym roku to była już Polska, czy dalej? PRL. Sowieckie wytyczne, które zawierały 45 punktów wykładni NKWD.
Ja je kiedyś miałem i te 45 punktów śledziłem. To była wykładnia. Jeszcze było na dole adnotacja, do kogo skierowane, którzy generałowie to otrzymali i którzy te. Ja byłem zniesmaczony przebiegiem. To nie tak. Rehabilitacja takich ludzi, jak członkowie czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, winna mieć wydźwięk i oprawę inną, piękniejszą, a nie taką wymuszoną. I pomyśleć, jakim prorokiem był Mickiewicz, kiedy w wierszu do Matki Polski opisał jej potomka. Beznanie, czyś temu śpiewnie znajomy. To. Walkę z nim stoczy sąd krzywoszy cielny. To słowacki. Mysyk, tak. A końce, a. Tak. No, zakonano, dostaną cichę rodaków rozmowy. Tak, tak. Tak. Wezwanie mu prześle. Sąd krzywoszy znajomy. Proces z nim stoczy sąd krzywoszy święty. A dalej to będzie dół kryjomy. O, proszę bardzo. Tak. Panie Franciszku, chciałam zapytać w związku z ustawą o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca, tak. I, którą obchodzimy po raz czwarty. Tak. Obchodzimy, po raz czwarty obchodziliśmy w tym roku. Chciałam pana zapytać, oczywiście jesteśmy wdzięczni inicjatorom i także ustawodawcy, prawda? Dobrze, że nie za późno. Natomiast chciałam pana zapytać o sam termin żołnierzy wyklętych, bo przez kogo oni zostali wyklęci? Przecież my ich nie uważamy za wyklętych. Myślę, że tutaj na pewno pan przedstawi swoją ocenę tego terminu. No, poszukajmy autora określenia tych bohaterów wyklętymi. Mm-hmm. Wzięło się to stąd, że Ślaski, pisząc książkę, taki, a nie inny dał tytuł – Wyklęci. Moim zdaniem jest to termin rozumiany dzisiaj. W przyszłości jest to określenie mylące zupełnie, bo zaczną pokolenia dopytywać się, jak nie pójdę na takie coś żołnierzy wyklętych czcić, do godności przywoływać, pamięć poświęcać. Więc lepszym terminem, bardzo trafnym terminem jest ten, który się teraz przebija i obok tego zawsze się mówi – żołnierze niezłomni. Owszem, oni byli wyklętymi, ale przez obce państwo, przez komunistów polskich, przez tych wszystkich, którzy poszli na współpracę przeciwko Polsce, którzy służyli obcemu wywiadowi. Tak? Żołnierzy niezłomnych. I na przykład ucieszyłem się bardzo, kiedy w dniu 2 marca zaproszony byłem do powiatu Nisko na Podkarpaciu. I patrzę, wystrój, w plenerze przed budynkiem gminy zrobione, wiele reprodukcji, takich podobnych, jak widzieliśmy to nie tak dawno w Poniatowej, na ziemi lubelskiej, i napis – żołnierze niezłomni. Tak. Bo to tak powinno być, co nawet zabierając głos z dyskusji podkreśliłem, jak to dobrze, a było młodzieży bardzo dużo, młodzieży harcerskiej. Było to pięknie zorganizowane przez władze gminy Jeżowe w powiecie niżańskim.
przepięknie. I ja to wtedy bardzo dziękowałem, że oni pomyśleli o tym. Jesteśmy umówieni, że kiedyś tam także zjawię się i spotkam się jeszcze raz. Co ważne, było bardzo dużo młodzieży, a przecież uświadommy my sobie sami, że nas i równolatów naszych my nie musimy i nie mamy potrzeby uświadamiać, bo oni to znają z autopsji, oni to przeżyli, ale aż duch się podnosi, kiedy się widzi młodzież i do której się mówi, bo oni to zakodują. Ja w Pałacu Prezydenckim, w dniu, w którym pani powiedziała, w dniu żołnierzy wyklętych, obchodzonych po raz pierwszy, w dniu 1 marca 2011 roku, zwróciłem na to uwagę w tych słowach podziękowania na ręce prezydenta, który odznaczał pośmiertnie bohaterów na ręce rodzin. I ja powiedziałem tak, mam nagranie, mogę Państwu to dla krakowskiego środowiska sprezentować. Nie wiem, która to telewizja nagrała, wiem tylko tyle, że pół roku starań, łącznie z kancelarią prezydenta, obecnie jeszcze urzędującego, udało mi się wydobyć tę dyskietkę. I jest tam wystąpienie prezydenta, jest cała ceremonia, jest akt wręczania tych wysokich odznaczeń. Jest także i moje podziękowanie. I ja wtedy powiedziałem, panie prezydencie, powstaje tyle pomników i dobrze w Polsce. Powstaje przynajmniej na Podkarpaciu tyle szkół, które noszą imiona tych bohaterów narodowych. W Rzeszowie buduje się wspaniały pomnik poświęcony zarządowi. To byli za wyjątkiem Łukasza Cieplińskiego, urodzonego na ziemi poznańskiej, i Adama Lazarowicza, urodzonego w Berezowicy Małej, obok Sienkiewiczowskiego z Baraża, wszyscy inni pozostali byli synami Podkarpacia. Ta ziemia ich wychowała, uniwersytety ich wykształciły. Tak, ale panie prezydencie, poza tymi tablicami, co na tych szkołach są, poza tym pomnikiem, który jawi się i powstanie w Rzeszowie, mnie, panie prezydencie, marzy się inny pomnik. Doskonalszy, lepszy. Panie prezydencie, ja znam architektów, którzy taki pomnik zaprojektują. Ja znam wykonawców takiego pomnika. Tymi architektami i wykonawcami będą polscy nauczyciele od uniwersytetów i politechnik począwszy, po szkoły i przedszkola skończywszy. A miejscem takiego pomnika są serca i umysły polskiej młodzieży. Taki pomnik i w tym miejscu zbudowany trwać będzie wiecznie.
nie będzie zbezczeszczony, nie będzie zniszczony, a poprzez młodzież z pokolenia na pokolenie przekazywany. Tak, tak to określiłem jako nauczyciel, jako świadek, który miał szczęście, choć w tragicznych okolicznościach, poznać prawdziwych rycerzy nowożytnych dziejów. A do młodzieży, to tak powtórzę się, mówię, żeby zawsze myślała o wielkich szeregach oficerów polskich, którzy będąc w wojsku byli członkami WiN-u, których powyciągano z jednostek lądowych, z marynarki wojennej, z lotnictwa, postawiono stan oskarżeń i wtrącono do więzień. Oni są bohaterami, poszerzyli grono maltretowanych, straconych dla niepodległości Polski. Byście wy, młodzież, rozumieli, że było bardzo dużo Polaków ofiarnych, dla których Polska była ojczyzną i matką. I wy o tym powinniście się i musicie wiedzieć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję słuchaczom Niepoprawnego Radia PL w Krakowie i na całym świecie. Wierzę głęboko, że będziemy mieli jeszcze przyjemność spotkać się z Panem, posłuchać tych wspomnień świadka historii. Dziękuję bardzo w imieniu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość za wspaniałą książkę, którą Pan sam napisał. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Do miłego usłyszenia. Tak. No i ja bym chciał powiedzieć, odpowiedzieć na zaproszenie krakowskie, ale odpowiem słowami poety. Zbigniewa Herberta. Jego słowa z jednego wiersza mnie obligują. One są dla mnie imperatywem, rozkazem bym chciał powiedzieć, który mnie dotyczy i pewno tak będzie, że z zaproszenia krakowskiego skorzystam, bowiem Herbert powiedział tak, co mnie dotyczy. Przeżyłeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź wierny. Idź. Bardzo dziękuję. Dziękuję.